Dzisiaj goszczę w Inowrocławiu Patryka Jakiego, rzecznika Zjednoczonej Prawicy. Cieszę się, że jest tutaj z nami i bierze udział w mojej kampanii. Dziękuję. Szanowni Państwo, powiem w dwóch prostych zdaniach. To jest tak, że wszędzie, gdzie się Was nie pytają, wszystkie badania pokazują jednego, że chcecie Państwo poważnych, radykalnych zmian w polskiej polityce. Nie da się dokonać tych zmian bez nowych ludzi. Ja jestem przekonany, że jeżeli marzycie o tym, o nowej nadziei w polityce, to właśnie Maciej Szota jest jedną z tych nadziei. To jest tak, że jeżeli chcecie nowego pokolenia, trzeba wybrać Macieja Szotę. Jestem przekonany, że to jest ten człowiek, który zapewni nowe gwarancje, nowe standardy w polskiej polityce. Dzisiaj oficjalnie go popieram. Maćku, wszystkiego najlepszego. Gdybym był mieszkańcem Inowrocławia, oddałbym głos właśnie na Macieja Szotę. To nowe pokolenie, nowa nadzieja. Trzeba oddać na niego głos. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki.